Analiza funkcjonalna Kamińska. Przedstawmy teraz zasady analizy funkcjonalnej. To jest dosyć stare zdjęcie Roberta Kamińska, który nie jest już niestety tak młodym człowiekiem. Natomiast Robert Kamińs w 70-tych latach ogłosił bardzo wpływowy artykuł, który jest analizą pojęcia funkcji idealnie pasującą do funkcjonalizmu. Mianowicie mieć funkcję to mieć rolę w pewnym złożonym systemie. Ten system musi składać się z pewnych części i organizacja tych części ma przyczyniać się do zaistnienia określonej funkcji czy też zdolności tego układu. Czyli jeśli mam pewien układ złożony i ten układ złożony ma wiele części, one ze sobą oddziałują, to funkcja tego systemu, zdolność tego systemu zależy od tego właśnie, jak te części są zorganizowane. Musimy zanalizować tę funkcję w kategoriach tego, co te części robią. Weźmy przykład. Serce ma funkcję pompowania krwi. Dlaczego? Bo ma rolę w układzie krążenia, w którym krąży krew. Ma odpowiednie części, które powodują, że krew jest pompowana i tak dalej. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to właściwie jest nieistotne. Ale możecie Państwo sobie łatwo to wyobrazić. Z drugiej strony, i tutaj dlatego to serce jest mi potrzebne, że można powiedzieć, że ma funkcję bicia. Ono wydaje odgłos. To mogłoby się wydawać mało intuicyjne. Biologicznie to wydaje się mało potrzebne, żeby serce biło. Jeśli ktoś z Państwa jest szpiegiem przemysłowym, można nastawić na Was mikrofon bardzo czuły i wykryć, że bije Wam serce, kiedy wykradacie sekrety chińskiemu wywiadowi. Żarty na bok. Tak naprawdę chodzi tutaj o to, że wiele układów złożonych miewa zdolności, które uznajemy za naprawdę funkcjonalne, naprawdę istotne, i takie zdolności, które są niespecjalnie ważne. Ja będę do tego wracał w drugim semestrze, kiedy będę mówił o tyle o semantyce. Ale takim, tutaj przepraszam wszystkich wegetarian, krwawym przykładem, który podaje Ruth Garrett Millikan, jest też to, że myszy mają taką zdolność, że mianowicie w kosmosie w odpowiednich warunkach eksplodują. Krwawy sposób. Dlaczego? No bo tak się dzieje, kiedy jest w takich warunkach postawić. Dokładnie jakie są te warunki, już nie pamiętam. Może lepiej, że tego nie pamiętam. Chodzi o to, że one zdradzają taką własność dyspozycyjną w pewnych okolicznościach. W pewnych okolicznościach też niektóre rzeczy, wydaje się, działają niewłaściwie. Na przykład, jeśli Państwo usiłują pisać długopisem na kartce, która jest do góry nogami, albo po prostu długopis jest u spodu, to zobaczycie, że długopis nie działa, no bo do działania długopisów potrzebna jest najczęściej grawitacja. Mówię najczęściej, bo zdarzają się oczywiście śmieszne długopisy kosmonautów, które mają odpowiednie tłoczki i takie rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o normalne długopisy, to one wymagają grawitacji. I chciałbym się powiedzieć, że zdolność do niepisania nie jest czymś, co chcielibyśmy przypisać długopisowi. Tutaj nie ma tego neutralnego punktu, takiego punktu widzenia, który pozwoliłby nam ocenić coś jako dysfunkcję. Wobec tego, co jest funkcją, a co jest dysfunkcją, analiza funkcjonalna pozostaje totalnie neutralna. Tak? Ale to pojęcie funkcji, to pojęcie roli jest bardzo ogólne i stało się niesłychanie wpływowe. I w ten sposób można byłoby dojść do pewnego pojęcia funkcjonalizmu ról, takiego bardzo ogólnego podejścia, czym jest w ogóle funkcjonalizm. Będziemy mówili, że ból to jest cokolwiek, co odgrywa rolę bólu w organizmie, czyli wytwarzanie odpowiedniego zachowania przez odpowiednich pobudzeniach nocyreceptorów. Czyli zamiast mówić, oczywiście te role bólu musimy tutaj parafrazujemy, mówiąc, że wytwarzam odpowiednie zachowanie przy odpowiednich pobudzeniach nocyreceptorów, receptorów bólowych, żeby nie było okolistości. Czyli nie musimy się odwoływać w ogóle do żadnych konkretnych obszarów odpowiedzialnych za to. Nie musimy się odwoływać do maszyny Turinga, nie musimy się odwoływać do psychologii poznawczej. Po prostu musimy wiedzieć, jaką rolę ból odgrywa w organizmie. To może być jakaś analiza cząstkowa. Decydujemy się, że to jest wytwarzanie odpowiedniego zachowania, na przykład unikania jakiegoś bodźca. Jeśli ktoś unika jakiegoś bodźca przy odpowiednich pobudzeniach receptorów, które jakoś wyróżnimy jako nocy receptory, to będziemy mogli mieć taką funkcjonalną teorię bólu. I teraz można byłoby się zastanawiać, czy funkcjonalizm musi rozumieć tę rolę bardzo ogólnie. Jak już Państwu wskazywałem,
dążenie do ogólności jest jedną z głównych motywacji funkcjonalistów. To jest coś, co oni uważają za zaletę swojego stanowiska. Nie wszyscy jednak tak sądzą. I przejdźmy teraz do ogólnych zarzutów wobec funkcjonalizmu. Zacznijmy od mechanicyzmu, a potem do innych kłopotów funkcjonalizmu przejdziemy.